nie? Poszukaj mi numer 3. Ale zobaczą, jak jest. No, więc zachowuj się, no tak? Spowalę. Czyli co, nie mogę was wynajmować? Z godnością osobistą. Nie wiem. Kiedy? 1 września rozpoczął. To jest Tomasz numer 3. Zaczynamy? Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki jest temat dzisiaj? Jaki jest temat? Jaki jest temat lekki? Jaki jest tam? O czym będziemy dzisiaj mówić? Ale uwaga, ale w tą sekundę. Może mówisz z karatkami agresjami. Nie? A to będzie? Jak chcecie lecieć, no proszę bardzo. Jedyne, czego ja mogę mówić, to francuski. Nauczmy się przynajmniej jakieś nie żyje pan samochodzie. Vive monsieur la bagnolette! Vive monsieur la bagnolette! Dobra, ale przechodząc do rzeczy. Witam was serdecznie na drużynowym konkursie złoczyńcowym. Będą 4 drużyny czteroosobowe, które będą ze sobą rywalizować. W drużynach będą, znaczy członkami drużyn będą osoby dorosłe. A nasza młodzież, która czytała Wyspę Złoczyńców i zna treść książki, może się dołączyć do wybranych drużyn jako pomocnicy. Nagrody ufundowała biblioteka w Brześciu, czyli nasza nieoceniona Hanka. Ale zanim przejdziemy do konkursu drużynowego, chciałabym was zaprosić do rozgrzewki, tak jak to zrobił Czesio w Niedźwiedzim Rogu, co mi się bardzo podobało, do rozgrzewki indywidualnej. Mianowicie, dostaniecie do wypełnienia krzyżówkę, której rozwiązaniem będzie oczywiście hasło. I teraz tak, pierwsza osoba, to jest taki pomysł, pierwsza osoba, która rozwiąże całą krzyżówkę jako pierwsza, to drużyna, w której ta osoba się później znajdzie, otrzyma bonusowe 2 punkty w punktacji końcowej. Więc warto. Proszę bardzo. Mam hasło. Nie myślałem, że każdy ma hasło. Też bym się zapytał. Kolega z nowego. Jesteśmy razem w drużynie. Po ile? Za chwilę. Cześć, czy pisałeś? Dajesz to, czy wielkie brawa dla Czesia. I dla Anemoniki, bo tylko dwie osoby. Czy jakieś hasła chcecie, żeby wyjaśnić? Tak, proszę. Pierwsze ci odcinek, tak? Tak. Drugie? Pistomosz. Pistomosz. Trzecie? Czwarte? Piąte? Tak. Szóste? Siódme? Ósme? Herbata. Dziewiąte? Mucha. Dziesiąte? Skała. Jedenaste? Dwunaste? Trzynaste? Czternaste? Piętnaste? Szesnaste? Siedemnaste? Osiemnaste? Dziewiętnaste? Dwudzieste? Dwudzieste pierwsze? Dwudzieste drugie? Subnordyczny. No tak, tak jest książka. Subnordyczny. Subnordyczny. 23? Zatem drużyna, w której będzie Czesio, dostanie 2 punkty bonusowe. Tak, koniec kartkówki, teraz już będzie tylko zabawa, luźna zabawa. Przechodzimy do konkursu drużynowego. Do konkursu drużynowego są mi potrzebne 4 kobiety i 12 mężczyzn. Jako tylko, że mężczyzn jest 13. Jedna drużyna będzie miała 5 osób, Tomasza. Druga, banda Barabasza. Trzecia, obóz antropologów. I czwarta, drużyna harcerzy. W jakiej kto będzie drużynie, zadecyduje los, ponieważ będziecie swoje postaci, bo pewnie już się domyśliliście, że każdy z was będzie odgrywał postać z książki. Podejdź najpierw do Mileny. Najpierw rozsuję panie swoją postać. Teraz panowie, no. Panią maszynę rozsującą. Co jest napisane? Nie wiem, co to. Kluczowe postacie, ale skończyłem się do. Mama! Kartki się skończyły! Dobra, uwaga, sokole oko!
Ja. Kto? Jest, jest! Hamka? Jest! Pomocnicy do Tomasza! Tak, jest. Tam już jest, tak, to musimy do pomocnicy. Dobra. Pierwsza tura jest turą pytań. Natomiast po rundzie pytań będzie runda zadań. I myślę, że będziecie tam mieli najwięcej zadań. Każda drużyna będzie musiała wykonać dwa zadania. Teraz jeśli chodzi o punktację. W rundzie pytań prawidłowa odpowiedź 2 punkty. Brak odpowiedzi 0 punktów. W rundzie zadań od 0 do 2. Pytanie numer 3. Wymieńcie 3 wynalazki wuja Gromiły. Proszę o udzielenie odpowiedzi. Dobra, oczywiście. Wehikuł, kłódka, hamulce kolejowe. Bardzo dobrze. Brawo dla drużyny. Wanda Marabasza. Pytanie numer? 13? 13. Które? 13. 13. 13. Kim jest ojciec Sokolego Oka? Pytania są różne. Leśniczy. Bardzo dobrze, brawo. Wielka Madara był lekarzem. Dwa punkty. Drużyna harcerzy. Pytanie numer? 7. Ile czasu zajęło Tomaszowi przekształcenie wehikułu z pojazdu lądowego w wodny, gdy robił to po raz pierwszy? Dwie godziny. Brawo. Dwa punkty. Boże, no co? Dobre. Ale błysłem. Błysłem, nie? Całunek Tomasza. Prosimy pierwszą łapę. Nie mam. Pierwszą łapę. Dobra, pytanie numer 1. Jak ma na imię kuzynka Tomasza, która odziedziczyła po wuju meble i szafę z książkami? Ja już odpowiedziałem na jedno pytanie. Czy jesteście gotowi do udzielania odpowiedzi? A można nie ustawiam. Można być pomocnikiem? No właśnie! No i tak, mam pomocników. Proszę bardzo. Możecie pomagać, proszę. Oczywiście. Franciszka! Brawo! Dziękuję. O, brawo! Nie ma trzeci! Dobre. Ja biorę z wami chmilkę. Pytanie numer 2. Ile pieniędzy otrzymał w spadku brat Tomasza? 80 tysięcy. Brawo. Wanda Barabasza, pytanie numer? A ile mamy w pytanie? Pytanie jest 24. 24. Tak. 18? 18. Jaki kolor miała teczka, w której kapitan Mucha trzymał zdjęcia aresztowanych? Żółta. Niestety była różowa. To jest ciekawe. Dobrze, pytanie numer? Pierwsze wolne, czyli numer 4. Tak, numer 4. Ile dni stał wehikuł na strzeżonym parkingu przykryty brezentową płachtą przed wyjazdem Tomasza na urlop? Powiem, że możecie się pomylić o jeden dzień. Dobrze, udzielam odpowiedzi 4. Cztery? To jest chyba 5. 5, bardzo dobrze. A dlaczego byśmy się nie mogli pomylić o żaden kolor? Oni mogli... Pytanie 24. Jak nazywał się antropolog i rzeźbiarz? Autor pracy pod tytułem Rekonstrukcja twarzy według czaszki. Antropolog. Nie, na ludzi od gościa A było za antropolog. No, jest o, palko! O, palko! O, palko! Czy to jest nasza ostateczna odpowiedź? Tak, o, palko! No, proszę nas o udzielenie odpowiedzi. Na pewno to jest rosyjskie nazwisko, ale nie pamiętam, czy to jest słowo, czy nie. Nie, niestety. To jest Michał Gieriasimow. No trudno.
dobrze. Obóz antropologów. Pytanie numer... Pierwsze wolne. Pierwsze wolne, pytanie numer 5. Słuchajcie uważnie, bo to będzie troszeczkę dłuższe. Ilekroć włączałem prawy kierunkowskaz, prawe oczko rozbłyskiwało pomarańczowym światłem i mrugało do mnie filuternie. Lewe oko mrugało, gdy włączałem lewy kierunkowskaz. Przy naciśnięciu pedału hamulca zapalała się czerwona lampka w otwartym gębie i wydawało się, że pokazuje mi czerwony język. A gdy strzałka na szybkościomierzu przekraczała liczbę 120, poczynał wahadłowo kręcić głową, jakby wyrażając swoją dezaprobatę dla tak wielkiej szybkości i jakby ostrzegając: uważaj, kolego, przy takiej szybkości łatwo o nieszczęście. Czego to jest opis? Pytania są tradycyjne. Pomalowanego na czarno wykonanego. No pytania są różne. Dwa punkty. Magda Barabasza. Sześć. W jakim mieście Tomasz zaprosił Teresę na śniadanie? Nie, on ją zabrał i od razu poszli. To jest bardzo dobry kierunek! Ale żeby zaznaczyć! Nie, na razu poszli! To jest chyba inna książka. Jak to jest zadanie? To jest z niego film. Jesteście gotowi do udzielenia odpowiedzi? Nie. Czy jeszcze się narażacie? Tak. Brawo, we Wrocławiu. To pamiętałem. Drużyna harcerzy. Pytanie numer 8. Z ilu namiotów składał się obóz ekspedycji antropologicznej? Nie można się pomylić. Nie, to nie was śledzie. Niech będzie, że o jeden. Dio, dio. Ale to nie jest. Co? Tomasz, spróbujemy udzielić odpowiedzi, tak? Będziemy strzelać. Tym razem 5. Idealna odpowiedź. 5! Postawiono tam najpierw 3 malutkie dwuosobowe i 2 ogromne 12-osobowe. No i jeszcze do 6 Karola. Tak. Ale to nie jest. Dobra, brawo. Załoga Tomasza. Pierwsze z drzewa. Dobrze, 9. Do jakiego drzewa strzelał Wilhelm Tell? Wiecie? Brzoza. No niestety nie, była to sosna. Wiedziałem, że ale w krzyżówce nie było. Mogliście się zastanowić jeszcze. Dobra, obóz antropologów, pytanie numer 1. Numer 10. Co jest wożone w okresie jesiennym wagonami kolejki motorowej? Liście. Było na filmiku. Nie mam buraki? Brawo, buraki. Wanda Barabasia, pytanie numer? 11. Co zmusiło Tomasza, kiedy po raz pierwszy wszedł do sklepu Pilarczykowi? Co chciał tam kupić? Myślałem, że tą zbierał, bo nie szukał w skrzynce, nie? No, jesteście gotowi do odpowiedzi? To drewniane było. Na filmie były drewniane, nie wiem jakie były. No, odpowiedź? Cygaretki. Nie wiem, jak to się nazywa. Ale jaka jest wasza odpowiedź? No ta część do papierosa. No ale co to było? No dobra, piwka, no, cygaretki. Cygareta. No dobra, Adam ma rację, to były drewniane cygarniki. No dobra. No piwka. Drużyna harcerzy. Pytanie numer? Pierwsze wolne. Numer 12. Co podniósł z dna łódki kontrast, gdy usłyszał na wyspie krzyk Barabasz? Czy to jest wasza odpowiedź? Brawo, 2 punkty. Nie. Pytanie numer 14. Jakiego koloru jest namiot Tomasza? Widzę, że mogą sobie pozwolić na trochę relaksu. Trzeba tak powiedzieć. Ale trzeba dać człowieka. Nie, w jakim kolorze? Ale też wam się wydaje? Ale nie, ja bym dobra, jesteście gotowi do udzielenia odpowiedzi? Żółty. Nie, ale odpowiadamy żółty. Bardzo dobrze. Mówię. Nie zmieści. Dobrze, 15. Ilu kolorowy długopis miał kolega Tomasza, który zarysował mu mapę okolicy? Brawo. Barabasza, banda? 16. Pan Opałko przegrał słynny zakład o filmy. W jakim kinie?
jak nazywało się kino, którego dotyczył zakon. Zwierzę wolne. Ktoś tam sprawdza. Tak. Nie wiemy, strzelamy Palladium. Nie, to było kino wolność. Drużyna harcerzy. Kolejne. Jak nazywał się kupiec? Okradziony i zabity przez Barabasza z XVII wieku. Grosi. Brawo, dwa punkty. Nie dacie rady. Załoga Tomasza, uwaga, trochę powiązane z poprzednim. W którym roku toczył się proces przeciwko staremu Barabaszowi? Można się pomylić? Po 6 lat. No dobra, można się pomylić o 30 lat. 3 lat. O rok. 5 lat. Czy to nie jest kategoria czasu? To jeszcze staje. Ulubiona. To który? Ale 5 lat może postulujemy rozszerzenie granicy błędu do 100 lat. Na pewno nie wiem. I bo może zamień to pytanie, na którym wieku, bo rok to strasznie... No. Mało kto będzie. Tak. Oczywiście no. Się rozbija, ale niech to będzie. 17 wiek. 17 wiek, ale my się nie zgadzamy. 17 wiek. Czyli co, mam uznać? Tak! To było rok 1695. Ja tak myślałem, dać mi wiedział, ale... Ostatnia seria pytań. Pierwsze wolne. 21. Jaki tytuł miał rozdział książki za siedmioma pieczęciami, który pan Opałko polecił przeczytać Tomaszowi? W oryginale. Nie wiem, to jest wcześniej. Co? No tak. O ile się możemy pomylić? Po 3 litery. Nie wiem, archeologia i zbrodnia. Nie, nie, to człowiek i czaszka. To blisko! Naprawdę to samo. Skutek tego. Warta Barabasza, ostatnie wasze pytanie. Gdzie pracuje Karol? W poczcie. Na poczcie, brawo. Ostatnie dwa pytania. Pierwsze wolne, tak? To uwaga. Ku jakim dwóm województwom, według opowieści Tomasza, prowadziły ślady bursztynowej komnaty? Jak podacie jedno, to będzie jeden punkt. Jak dwa, to dwa. Ale to teraz muszą być za stare województwa. Olsztyńskie? Tak. Brawo. I? Mogę? Dobra, strzelam. Dobra, strzelimy sobie jeszcze drugie. No. Elbląskie drugie. Nie, było takie, bo by było. Elbląskiego nie było. Nie. Było Elbląskiego. A ma nie, to masz dwa razy później. Było lata 70. No słuchajcie, wam się znowu trafiło niestety trudne. Znaczy nie, dobrze, nie będzie wstydu, nie? Lepiej odpaść na trudny. Nowa komnata została przeniesiona z Petersburga do carskiego sioła. Z Petersburga do sioła, nie z sioła. Tak, nie. Z Petersburga, kiedy szli ileś tam dni. Tam, tak, 7 dni. Tak. Ja mogę powiedzieć, gdzie ona jest teraz. Bo gdzie? W powietrzu. Nie. No, a co? A ile lat się można pomylić? No dobra, musicie się pomylić o 30 lat. Powiedz na głos. 1750. No zmieściliście, brawo. Jest! 1770. Oj tam, trudne, trudne. Dobra, dziękuję za pierwszą. Brawo! Chcecie najpierw zadanie numer 1, czy zadanie numer 2? Numer 1. To będzie zadanie dla pana Opałki. Jak się domyślacie, pan Opałko podczas ekspedycji musiał milczeć z powodu przegrania zakładu o filmy. Zatem teraz zapraszam do siebie pana Opałko.
Teraz będziesz się mógł. Który będzie musiał pokazać swojej drużynie, ale innym proszę o podpowiadanie, a drużyna będzie musiała odgadnąć, oczywiście kalamburowo, pewien tytuł filmu, ponieważ przez filmy Nie jestem gotowa. A komedia, horror? Najprostsze. Kategoria właśnie. Kategoria. Ile słów? Film. Ile słów? Kategoria, film. To zacznę od tego, że pokażę wam kategorię. Kategoria, film. Wojenny. Science fiction. Dobrze. Będziecie mieć swoje. Niemiecki wojenny. Z czasu drugiego. Ja wiem jaki. Ja już wiem. Ja już wiem. Hitlerowcy tam są jacyś? Ja wiem jaki. No szczerze mówiąc, wolałam, żeby najpierw coś pokazał. Ile słów? Orsen może. Orsen tytuł. Stawka większa niż życie. No wiecie co. Brawo! Brawo! Świetnie zrobiłeś. Dobrze, pan Opałko może z powrotem mówić. Teraz banda Barabasza. Zadanie dla bandy Barabasza. Dostajecie ode mnie kartkę. I litery wycięte z gazety. Macie 5 minut na to, żeby ułożyć z tych liter anonim do profesora. Proszę. coś takiego ala namiot, prezentowy namiot. Dalej, no miał oczywiście ten silnik Ferrari. Spośród czterech kół dwa miały szprychy, dwa tych szprych nie miały. Miał przekładaną kierownicę. No miał opisywanego przez drużynę numer 1 diabełka. Miał śrubę w tylnej części, zagradzonej części wehikułu. Poza tym miał kotwicę również. Dwa prędkościomierze, no nie wiem, co to w ogóle. Radio jeszcze miał. No i teraz załoga Tomasza. Zadanie dla was. Drugie. Proszę uwolnić skałbane z więzów. Dobrze. Ale i tak macie pan. Mamy do wszystko. Nie lek. O! Zapnijcie mu ręce. Zapalniczką możecie. Znaczy ma zegarek, można go okraść. Proszę. No, dziękuję.
Tak. Ostatnia konkursowa tura, obóz antropologii. Proszę w kilku zdaniach, ale nie w jednym i nie w dwóch, tylko naprawdę w kilku, opowiedzieć, czym zajmuje się nauka zwana antropologią. Encyklopedycznie. Nauka zajmująca się człowiekiem. Tak. Klasyfikacją typów raz na przykład ludzkich. Antropologia ma bardzo dobrze. Coś jeszcze tam trzeba dodać? Przyszłością człowieka. Bardzo dobrze. Myślę, że zadanie zaliczone. Marta Marabasz, proszę narysować mapę okolicy wydarzeń. Ale taką prawdziwą? Mniej więcej do. I żoną do. Tak jak sobie ją wyobrażam. Proszę na harcerzy. Proszę na harcerzy zajmie się ewolucją człowieka. I dopasuje określenia. Kolejno na sobie następujących. Oczywiście trzeba ułożyć kolejne drzwi. Tak, od najstarszego do najmłodszego wiekiem. Przedstawiciela no, i dopasować, nazwać. Tak, ale tak jak jest, to tak jak było podane. Tak jest w książce. Tata. Dobra, to czas stop i prosimy o wyjaśnienie. Więc tak, jedna jest, osoba. To jest wszystko widać. I tu jest zaznaczone, że to jest 3 km. Tutaj mamy panią Pilarczykową. Rynek, tak, i tutaj są tory, które prowadzą do cukrowni. I tu są tory, tak, tutaj jest oczywiście Wyspa Złoczyńców, tutaj jest kałba na łowi ryby. Tutaj jest cmentarz, jakby ktoś nie wiedział, a to co to miało być? Wyspa i jakaś pagórek, co tam rosną. Te to zielone to są te bele drewno, trzeba, to wyspa powstała. Tutaj widzimy las z bunkrami, tu jest Ciechocinek. Pięknie, widzę, że po Wiśle statki płyną ślicznie. Oni mieli za zadanie ułożyć z tych 10 karteczek etapy ewolucji człowieka. No, że tak było w książce podane. Dobrze. Teraz jest trochę inaczej. Pramałpa człowiekokształtna, czyli Dryopithecus. Przed człowiek, czyli Australopithecus. Pięknie. Pra-człowiek, czyli Pithecanthropus. Pięknie. Człowiek pierwotny, czyli Neandertalczyk. Co aktualnie w świetle obecnej wiedzy jest nieprawdą, bo to było boczne odgałęzienie. Na końcu człowiek rozumny homo sapiens. Brawo, pięknie. No i wygrali. I poprosimy o zatańczenie. Ale nie wydawać, że muzyka, mogę. Z jakiego filmu? Za jeden punkt. Nie wiem. Nie prowadzisz pod dwa strojowe. Ja nie przyjmuję. Gali Matias. Gali Matias, żeby pokoń mogła. Ale nie mówię. Ale to był pokoń na was. Nie, to było pokoń na wszystkich. Trzecie miejsce ex aequo, Banda Barabasza i Załoga Tomasza po 12 punktów. Jesteśmy siebie, Banda! Jesteśmy na podium! Drugie miejsce z 15 punktami, obóz antropologów. I słuchajcie, grała młodzież, drużyna harcerzy 17 punktów. Właśnie! Proszę, nagrody ufundowała Biblioteka Wrześciu. Gratuluję. Gratuluję. Jeszcze brawa. Gratuluję. Gratuluję, Czesio. To na cześć zwycięzców i kim?